Hier Nummer 7 beschütze den König Böse. Siemens USB Nummer 6, 5, 6. Wiecie, bo... Wiecie, najnowszym bombardiem na 302. Hier Nummer 11, kierunek Kaiser Bersdorf. Jedziemy linia numer T73A w kierunku Landwehrstrasse. Jedziemy manem o Lancem City G numer 1729. Rocznik 2015, Kone. Kone, no. Ale widać. Tak, panoramiczna nawet. Jak? 36? 65. Czwarta nawet. Jedziemy numerem bocznym 1728. Manem Lejącem Kocz i jedziemy w przeciwnym kierunku linii numer 73A. Jest ze mną Thomas Lefrenz i Derek 1002. Przegubowy man. Co nie ma przypomnieć? Nie ma. Wszystkich moich widzów i subskrybentów. Dalszy kierunek Otto Probst Platz SIM SGB ULB B numer 633 Valiergasse. Siemens.
1980 roku. Modernizacja 96. Ausgnalstadt. Zmodernizowany przez Live Voice. Cześć wszystkim. Mati i Benio poszli na przedwojenną z 1905, ja trafię na z 1980. Jakieś drzwiczki. Ciekawe do czego służą. Może to jest też wyjście. Prawdopodobnie. Ja już nagrałem dla was. Jestem na trzecim becerku. Niedaleko pomnika zespolenia przez Armię Czerwoną. Ciemno to. Haushalt. Aufzug. Szkoda, że nie udało się przedwojennej nagrać, ale może się uda. Zobaczymy. Ja muszę się sprężać, bo muszę wracać. No 11 becerk. Dała nam się przedwojenna. Tylko tam panowie są. Cicho muszą być. Jest przedwojenna, ale niestety widzę, że była tu ławeczka, ale nie ma, pojadę sobie na trzecie piętro. Z 1912 roku, modernizacja 2020. Niestety ławeczki nie ma, ale jest tutaj ślad po ławeczce, więc była ławeczka z boku. Udało mi się przedwojenną nagrać. Muszę się zbierać, bo kurde... I to jest Fugliwiaszczel Aufzuge. Zasunęła się, idziemy na dół. Matyjemu by się bardzo spodobała, będzie na kanale właśnie. Na drugiej części super serii z Wiednia. Kolejna przedwojenna się trafiła. Jestem bardzo zadowolony. Dobra, wychodzę. Nie, to jeszcze jedno piętro. Pomyliło mi się piętro. Jeszcze jedno. Tu jest parter już. Endergeschoss. Tuż po modernizacji, ale jeszcze nie gotowa winda. Chyba modernizują ją. Otis kolejny. Pojedziemy sobie na drugie piętro, tylko szybko. Otis z 97 roku. Zjadę na dół, bo nie mam czasu. Słaba winda, szczerze, ten Otis. Cześć wszystkim. Stary metro jedzie, SGPU. Co? SGPU? No. O. Mało czasu dla mnie. Weźcie jeden stary.
721 2064. Dzisiaj. No. Nawet i do Humy jechaliśmy. Tak. Ale jeszcze nie. 3064 U3 Otakring SGPU. Nie będę tak niszczył. A to się nie zniszczyło. No. Będziemy zjeżdżać. Zjeżdżamy na dół. Konem jesteśmy w trzecim B cyrku, ale niestety większość zamkniętych jest tych. Nie ma starych widzów, tylko takie nowsze. Szkoda, widziałem taką starą, jest z 1900, przedwojenną, ale niestety tam było zamknięte. Szkoda. Jeszcze tu jest też Schindler, ale niestety niedziałający. Niedziałający. Martin niestety i Thomas Lunet wręcz zostali, ale ja poszedłem na kilka minut. Niestety wymieniona, ale prawdopodobnie chyba tak 2011 rok albo 2012, gdzie nie domknięte są. Tym razem kona nam się udała nowa. A sobie pojedziemy na czwarty tym razem. Rocznik 2019. Taka panoramiczna, fajna. Jestem nadal na trzecim becerku. Nie ma co tutaj nagrywać. No i kabina fajna, szczerze. Niestety nie udało mi się, ale widziałam, bo w kilku drzwiach przedwojenne takie fajne, tylko niestety zamknięte. Ale to nic. Nic się stało. Mam nadzieję, że po prostu nie będą denerwować na mnie, miała być o 13, a już jest 13.18, a ja mam tam co najmniej 20 minut albo 10 minut jazdy do 11 becerku. Stige 8 am Hofgarten L3, klatka 8.
chyba Gamma. Winkelturm 1, 2, 4, 23, 4. Jesteśmy w pociągu, dojeżdżam na Wien Hauptbahnhof. A kto jest taki ciebie w rodzinie? Pociąg w tamtym kierunku do Bratysławy, czyli do Słowacji. S80 kierunek. Winkelturm. To jest 17 czy 16, czy coś takiego. Tak. Jest ze mną Thomas Wendtrenz, DX1002. Się wiem. Patrzcie tu, kamieniczki nawet fajne są. Ale warto przeprosić czegoś. Kulturbund Wiedeń. Ale piękne kamienice są. Nie wiem, czy w tych rejonach wysiedliśmy z Badenki. Nie przypominam sobie. Ale Badenko mi jeszcze nie jechał Kuba. No. Oto są pociągi kolejne różnego wyglądu, lokomotywownia tak zwana. Kolejny, a to jest pociąg piętrowy. O, jechałem tam na koncert kiedyś. Tak. BIPA, BHP, BH, BDH, PN. To sklepy raczej, chyba. Jeszcze kiedyś jeździły takie wagony z dwoma skrzydłowymi drzwiami. Bonanza. Spójrzcie, tak wygląda klatka. Wejgl, 22 osoby. Do 1006. Ładnie jesteś. 703, linia numer 61. Wytrawa. Tak. Go down. Tu jedziemy linią numer 60, kierunek Westbahnhof. Siemens łączny 693, Siemens LFB.
Kuszyną jeździ taka kolejka specjalna. Podobnie jak prowadzi do zatorów na Energylandię. Taki ładny zegar słoneczny. Renowacja w 2004 roku. Witajcie, jesteśmy gdzie? Szembrun, tak. Szembrun jest ze mną, Tomas Onyszka. Siemanko. Oraz Matis Rager. Cześć wszystkim. Potrafimy później na kanał Matiego Saragera, taki vlog, mini vlog wycieczkowy. Szembrun, jesteśmy teraz na pięknych tych ogrodach. Tam znajduje się palmiarnia. Ładny budyneczek. Oraz tam dalej fontanna, do której podejdziemy za chwilę. Jesteśmy już przy Szembrun i piękny pałac, ale tam dalej, tam Glorietta dalej. Niedokończony zamek. Proszę zobaczyć. I tu pomnik dalej. No pomnik. Ładny właśnie. Ja mam tam zdjęcie. Bardzo, bardzo ładnie tu jest. Tutaj takie rzeźby. Jeszcze po drugiej stronie piękny. Piękna zieleń. No i cóż, my tam będziemy dalej szli. Bardzo ładna fontanna z bliżej, z bliska. Jest Benio i Mati. Tak. Bardzo ładnie. To jest letni pałac cesarzów austriackich. Kolejna piękna fontanna. Parku. I idziemy dalej. Tam widać coś. O! Tam już dalej widać coś. Jesteśmy w przedniej części pałacu i pałac od drugiej strony to jest pałac. I teraz one entrance. I teraz będziemy się kierować na metro na U4, a następnie na U3. Jeszcze później może wstąpimy na pizzę. Nasz ostatni pobyt razem z Matem Seragerem. I co powiesz, Tomasie, one entrance na koniec tego vloga wycieczkowego? Polecam Wam odwiedzić to miejsce. Jak przyjedzie się do Wiednia, to mogę Was oprowadzić chętnie. No i co, zasubujcie oczywiście kanał DRX1002 i Mateusza Serusia, czyli Matiego Seragera. Tak. Na którym oczywiście trafi ten film. Tak. Jako do super serii części drugiej, jako także i vlog wycieczkowy. No i jeszcze DRX'a kanał będzie w opisie. Co nie, Mati? Tak. I mój też. Tak. Ja także pozdrawiam wszystkich subskrybentów kanału Matiego Seragera. Chętnie także się ucieszę, jak wbijecie na mój kanał, zasubskrybujecie go. Bo może się coś tam pojawi z Matin, może jakieś windy zobaczymy na przyszłość, bo będę miał nowy telefon. Tak. Xiaomi Mi 3. I za niedługo na kanale będzie prawdopodobnie test. Jeszcze mam tam zaległe filmy z Krakowa z lutego. I będziemy wpadać do Krakowa. I jeszcze film, co był Robert Biedron w Tarnowie. Więc z chęcią pozdrawiam wszystkich. Także zasubskrybujcie mój kanał oraz kanał Matiego i Tomasa One Friends, bo także Tomas One Friends bardzo interesuje się bajką Tomek Przyjaciele, zbiera właśnie pociągi, no. Tory takie też. No i cóż, ja już będę się żegnał i ja dalszy vlog. No, ja także nagram kilka win dla Matiego, więc no cóż, jestem zadowolony
z pierwszego wyjazdu do Wiednia. Jeszcze jedno ujęcie. No i cóż, ja się żegnam, przynajmniej na ten moment. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia lub wieczoru, zależy kiedy to oglądacie. Trzymajcie się, no i cześć. Wszystkim drodzy widzowie, jest ze mną Thomas Orange French i DX1002. Siemka. Pozdrawiam. Polecam Wam odwiedzić to miejsce w Wiedniu, Szembruk. Ze mną jest taki pałac. Pałac cesarski? Tak, pałac cesarski. Prawdopodobnie wybudowany w 1700 którym się wydaje. Ogólnie polecam Wam miasto Wiedeń do odwiedzania. Jeżeli chodzi o windy, czy nawet o historię? O wszystkich. O windy, bo w Wiedniu są 2000 starych wind w kamienicach. No. I także pozdrawiam Was wszystkich. Metro jest, koleje są, nawet tramwaj Badenka. Która jedzie tramwaje, miasto, za granicę. Tak. I autobusy. Są różne linie metra, U1, U2, U3, U4 i U6. U5 będzie budowane, na razie jest budowane. No. Najładniejsze metro w U6 jest, no i tyle. I żegnajmy się. No to pozdrawiam Was wszystkich. Też. Tomasz Orange French pozdrawia. Pozdrawiam Was wszystkich. Polecam kanały takie jak DX1002, Thomas Orange French. No i Matthias. Zapraszam też do subskrybowania mojego kanału Matthias Lager oraz kanałów takich jak DX1002 i Thomas Orange French. Pozdrawiam Was wszystkich. Cześć. Proszę. U4. U4. To jest rocznik 1996. To jest, czekaj. Schindler. Schindler. 96? 96. To przecież jest tak jak u nas. Tak. To jest Amhorgarten. To jest 96. Tak. Siemka wszystkim. O, metro. Tak. U4. Kierunek Heiligenstadt będziemy jechać. Tak, a tu jest stare metro. Tak. SGP 2029-3208. Matyjdzie Siemens 3096. Uczę kierunek Heiligenstadt. Pilgrimgasse. Kettenbrückengasse. Tu to kolorowe, a tutaj zobaczcie, krzyżowy kolor krzesła. To jest koniec metra. Tak. 4313 i 1513. Linia numer 71, kierunek Kaiserbersdorf. Cześć wszystkim.
Cześć wszystkim. No dobra, tu jest rocznik. 2007. Panoramiczny. Cześć wszystkim. Nikt się nie doszedł. Z ławeczka. Rocznik 1907 i rocznik modernizacji 1991. Tak. Klimatycznie, strasznie. No, fajno. Obicie sufitu, lampa. Jest ze mną DX1002. Witajcie serdecznie. Która 11? 90 już chyba. Ale 11. 11 przedwojenna. No. Tak. Ładny wynik. Tak. Na te kilka dni. Psie. Tak. Ja już kliknę. No. Nie wiem, wymienione są te. Sterowanie, ale to nic nie szkodzi. Muszę posłuchać, jaki silnik ma. Klimatyczne. Tak. Ciemne drewno. Ale fajnie by było, gdybyśmy się nam udało znaleźć taką z 1800. No. To był mistrz. Tak. Twoja najstarsza winda, jaką znalazłeś? Aż 97. Co? 97. 1800? 97? Tak. Teraz chodzimy. No, tu się tam. Tak.
na piątkę cisnę. Tak. Niż do lektorii. 1902. A jest tu, 1902, czyli jeszcze pana. Tak. Tylko że pod modernizacji, bo nowe przyciski tu szybki są, bo... Tak. Ale fajne. No. Szkoda, że łańcuch nie ma. No. Ale chyba była, bo tutaj... Ślad. Chyba był ślad. No. Z tej strony. Cześć wszystkim. Siemka. Proszę zobaczyć. Aha, jeszcze jest przejrzysty. No. Rozjeżdżamy. Tak, na to jedziemy. Czekaj, czekaj. Zostaw. Oj, ma te fotokomórki. Tak? Tak. Czyli co to znaczy? Jak się stoi, to się zatrzymuje. Albo otwiera się drzwi automatycznie. Mhm. Ale ładna, no nie? Tak. Kolejna przedwojenna się udała. No. Mezzanin, mezzanin pisało. Ale pierwszy becerk naprawdę nam służy. No. Naprawdę bardzo dużo starych wind jest. Tak. I tutaj raczej szukać trzeba. Albo w trzecim. W trzecim też, ale wiesz. I niestety taka o. Chodź. Taka jest. Ładnie dzisiaj wychodzi. Tak. Z pomocą lens. No ale... Z pomocą lens musiał zostać. Tak, a szkoda. Chyba kolejna przedwojenna. Tak, złote drzwi. Też klimacik. Do. Ciekawe, który rocznik. Czekaj. 1987. Tak, ale nieźle. Myślałem, że przedwojenny, ale też ładna. No, bardzo też, też klimat. Cześć wszystkim. Siemka. Chyba bez wymienionych, bo to są stare chyba. Tak. Otisem. Dobra, myślę. Gorąc strasznie jest. Druken. Czyli pchać. Lustrzane drzwi. Ładnie nam się udało ci. Tak. Na razie bardzo dobry dzień ci zapowiada. Dzisiaj będzie. No. Chodź, ławeczka. 1998 modernizacji, rocznik 1910. Ławeczka? No. Myślałem, że podświetlałem, ale dobra. Tutaj jest jakieś światełko. No, ale też mam światełko. No. Bardzo ładnie. Nam się udało. Tak. I stare windy. Tak. Przydałoby się jeszcze nagrać. To będzie jako szczęśliwy koniec. No. No. Bo chciałbym... Bardzo pozdrawiam wszystkich. Wszystkich pasjonatów, subskrybentów i pasjonatów z Wiednia. Z Wiednia i wszędzie. Z Polski w szczególności, tak. Także. Słuchaj, jak macie. Na przykład windy w Polsce. No, albo ten suchy Polish Elevators. Tak, Marcel 1000. Tak, Szymon Kustra, tak. Też i wielu, wielu innych. GKKM, HML. Dobra. I słuchaj, jaki ma silnik. Ładnie. I zarobi sobie na się uda. Otis.
Może sam przedwojenny nam się uda ci nagrać. Może. My już jedno nagraliśmy. Z tysiąc którego? 1980 któryś? Siódmy. Ale bardzo wyglądał na staro. Ale ja też na staro wyglądał. Ale myślę, że to była modernizacja. Taką modernizację, która to 50. I musimy zejść. Tak, przycisk od kole. O, jest nawet ręcznie zamykana. Zamykamy mocniej. Na trzecie. 1905. No okej, dobra. Teraz ja tak. Ładny szyb. Który rok? 1905. Też ładny. Jeszcze ty, a stąd na kolor. Aha, że trzeba domknąć. Tak. Ja właśnie potrzymam. O, przepraszam. Ja właśnie muszę podtrzymać te drzwi. Fajne. Tak. Bardzo ładnie, ładna ubrała. Kone. Mati? No? Gdybyśmy zrobili zlot windziarzy w Krakowie? To byłoby super. No. Więc zaprośmy na trzeciego windziarza. Tak na to. No jeżeli będą wszystko ci, to jasne. Napisz na grupie. Czekaj. Z chęcią. Czekaj. Albo zrób ogłoszenie. Nawet ręczne drzwi. No, bardzo ładno. Patrz jeszcze tutaj do tyłu. No, panoramiczne. Tutaj, tutaj jest. Cześć wszystkim. Na górze oryginalna jeszcze ta. Oryginalna. I może ci uda nam się w końcu paternoster nagrać czynny. Być może. Bo do ratusza będziemy, ale nie wiadomo czy wejdziemy, więc nie obiecujemy. No, nie obiecuję, że nam się uda. Bo ostatnio niestety nie mieliśmy za bardzo czasu. No. I ten, i zresztą tam była ochrona, ale może nam się uda przycisnąć. No. No, otwieramy drzwiczki. I wyjdziemy. Musimy tak zamknąć. Trzeba zamknąć drzwiczki. Tak. Jak się zamyka. Czekaj, czekaj, tabliczka jest nawet Wertheim. Bo jest Wertheim, proszę bardzo. Proszę. Modernizacja 1957. Nie wiem, to jest jakaś... Mówka trochę. Tylko sprawdź, co kolejne rocznika. Nie ma zmodernizowane. Modernizacja 2002. Rocznik 72. Dobra, Stiegen 2. Cześć wszystkim. Klimatyczny. Siemka wszystkim. Rocznik
95, ale bardzo klimatyczny, taka metalowa, brązowa. Takie jak u zrębów nieraz. Siemka, pozdrawiam serdecznie wszystkich miłośników wind oraz użytkowników Matisse Rager, Seba VHS, Thomas Wadden Friends, miłośnik transportu z Tarnowa i wielu innych. Zjeżdżamy na dół. Nie mam czasu za bardzo. Niestety nie udało się nadal nagrać przedwojennej mi. Wczoraj udało nam się upolować paternoster, ale nieczynny niestety. Fajnie by było, gdybym nagrałbym właśnie pod domem, gdzie jest paternoster czynny, dom bodajże technika, jeżeli dobrze pamiętam. Ale tam niestety nie było czynne. Tam niestety, czy było czynne, tylko że tam była ochrona i bałem się, że będę miał przypał. Jestem dokładnie na Wolfgangasse na 19. Boga. 75. 70. O, no to dobra, to idź. O. Cześć wszystkim. Jasne. 1914, ale zmodernizowany 2015. Cześć wszystkim. Kurczę, jaka ciasna kabina. Ale fajna kabina, ale ciasna. Rocznik 1997. Pausa.
Cześć wszystkim. Ciemne drewno. Austan 2016. Jaka pina. Cześć wszystkim. Pierwsze zmodyfikowane 2016. Ładnie. Krzesełko. Rozkładane? Ale to odmontowało się trochę. No dobra, już koniec. Zremisowane przez... Hausa. A to może wiatr? Nie wiem. Aha, a tu się przedwolne, przeotowa. Jeszcze zamyka. Nacisnąłem. Musisz stanąć. O, już zamknęło. Dobra. To jest taka jak tuba, no nie? Tak. Ładna. Tak. Ona nam się udała. Fajnie było jeszcze, gdybyśmy z 1800 znaleźli. No. Ale rzadko spotykane są. No. Raczej te z początku 90.
Czyli lat 90. No. W wieku tego. 20. No. Siadamy. Z modelizacji 97. Tak. To jest Mati? Szybce? To ja, Siemka. O, i tutaj są otwierane chwadziczki. Tak. No nie? Taka ładna lampka. O. Też masz. Kone. Modernizacja przez Kone. Ale to mnie bardzo ciekawi, te drzwiczki. Ciekawe, czy to są elektroniczne, czy to wiesz? Elektroniczne. Tak. Tak. Modernizacja. No. Tak. No kolejna ładna winda. Tak. Czekaj. Jeszcze jakieś kilka starych się wracamy. Tak. Jest. Jeszcze mamy czas 11 jest, chłopie. Jeszcze mamy godzinę. Za godzinę, prawda? Tak. 12. Mieliśmy 2:30 o 12. Będziemy latać. Ale chcę sobie oszczędzić ten miejsce. Co miejsce? W telefonie. Nie masz już? Mam jeszcze, ale... Sobie to wszystko strasznie przejechać. No jedzie. Kone. A pan radzić? Ale się ktoś zatrzymał. No dobra. Czyli musisz uważać. Prezentujemy tylko. Rocznik 2004. Dobra, kończymy. Mercedes, autobus. SGP. Tram. Straßenbahn. No. 1481. Kierunek. Linia numer 11, kierunek autoprawcy Bloc. 4081. 1481, 1987. No, na to for you. 2019 rok, Kone. Ciekawe, ile to for you kosztuje tutaj. No właśnie. Mam mój. No. A w Niemczech jak to się nazywa, to for you? Patrzę. I tu tym razem... Na jedynkę? Nie, na dwójkę.
Tu tym razem już rocznik 1993, a więc tam, gdzie jeżdżą teraz kone, musiałyby być te windy. To ileś tam winda? Tak. Jest ze mną Thomas Allen Friends i DX1002. Siemanko. Siemanko. Zapraszam was na paternoster. Już. No nie wiem. Na pierwsze piętro musimy. Na pierwsze jest. Dobra, chodźcie. Nie, musimy wrócić się. Na tym poszedłem. Widzisz, drugie jest biuro. No, na pierwszym byliśmy chyba dobrze. Sobra, sobra. Senior danym. Ajkowcy tu, my byliśmy chyba tutaj i pojechaliśmy na mnie. No właśnie, na to myślę. Nie. Jedzie to. Ktoś jedzie, nie nagrywa. No. Ja idę na... zakończył powoli. Natychmiast został oczyszczony. Teraz jedziemy już przez Czechy i już jesteśmy w Czechach. Pozdrawiam was wszystkich. Cześć. Iveco. Ja numer 103. 103. I traktor. Nie. Tak pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie. On musiał. Skoro jednak usunięto to przeń i obowiązał. Lecz faryzeusze mówili, wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. W tej man. Tak Jezus odpowiedział wszystkim. Man Lions Coach. Nauczał w tamtejszych synagogach głosił Ewangelię. Przejeżdżamy teraz Przerów. I leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. Żywo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Jaki Iveco? Linia numer 115, jeżeli dobrze mówię? 105. Linia numer 105. Rozdział 10. Człowiek już owca. Tak więc wolno. Van Hol. Dobrze czynić. Skanie Elizer. Jest wagon towarowy z ładunkiem samochodów i cysterny. Za chwilę zbliżamy się do... Na granicę do Polski. Tak, ale za chwilę będzie stacja, albo już minęliśmy. I właśnie przejeżdżam przez granicę z Polską. Tutaj są znaki, że już jest granica z Polską. Jest. I już jesteśmy w Polsce. Pozdrawiamy, dziękujemy za oglądanie oraz za lajki na kanale Matiego. Było nam bardzo miło, że byliście z nami podczas tych nagrywania nowych filmów. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Tak jak ja pozdrawiam również.
zapraszam do dalszych odcinków na moim kanale. Pozdrawiam was wszystkich. Cześć.